Klastry to bardzo tajemnicze i wciąż w Polsce niezrozumiałe pojęcie. Według Portera klaster to było geograficzne skupisko firm, również konkurencyjnych wobec siebie, które to firmy chciały ze sobą współpracować, zachowując przy tym pozycje konkurentów, po to, żeby razem osiągać więcej niż gdyby każda z nich mogła to robić osobno. Zwłaszcza bogate kraje, bogate firmy bardziej zdają sobie sprawę, że nie posiadają w swoich zasobach odpowiedniej ilości kompetencji. W Polsce mieliśmy wiele inicjatyw nazywanych klastrami, a tak naprawdę tych prawdziwych klastrów to można liczyć na palcach jednej ręki. Jednym z takich klastrów jest e-Południe, w którym to 15 mikroprzedsiębiorców postanowiło zacząć ze sobą współpracować, żeby móc stawić opór większym graczom jak UPC czy Vectra. Obecnie e-Południe otrzymało diament Forbesa, a jego koordynator ma ponad 1 200 000 złotych zysku, który zostanie redystrybuowany na podnoszenie konkurencyjności i efektywności firm członkowskich. Sam klaster obecnie ma 650 firm. No właśnie, pojawiło się słowo koordynator. Każdy klaster, który w Polsce powstanie, musi być koordynowany. Koordynatorem mogą być instytucje non-profit, izby przemysłowo-handlowe, czy też stowarzyszenia lub fundacje. Rolą koordynatora jest koordynowanie działalności sieciowej, natomiast sam klaster nie będzie nigdy działał bez jego członków i bez wsadu intelektualnego, pomysłów, strategii klastrowiczów. Dlaczego? Bo tak naprawdę klaster jest narzędziem, które ma służyć jego członkom. Dzięki użyciu tego narzędzia firmy mają być bardziej konkurencyjne, mają zarabiać więcej pieniędzy, mają działać bardziej efektywnie, mają nie tracić zasobów, energii tam, gdzie to nie jest konieczne. W Mondeo silnik diesla jest francuski, a płyta podłogowa jest użyta w Volvo, wiązki elektryczne są produkowane przez Francuzów i przez Amerykanów, a tak naprawdę jeden designer projektował tak naprawdę nadwozia zarówno Forda, jak i Mazdy. Dlaczego? Bo po prostu jest tak taniej. Celem klastra jest ułatwienie przedsiębiorcom, ułatwienie firmom działania, a przez to sprawienie, żeby one były bogatsze, żeby zatrudniły więcej ludzi, żeby były znane bardziej na świecie, żeby ich marka była silniejsza i to sprzężenie zwrotne funkcjonuje.